Siema. Parę osób pytało, jakie muzyki słucham, czy mam jakieś piosenki, które polecam, czy mogłabym zrobić mojego Spotify'a publicznego. Niestety nie, ale nie po prostu. Ale stwierdziłam, że bardzo chętnie podzielę się z wami moimi ulubionymi piosenkami, tak nie wiem, z tego miesiąca. Takimi, których dosyć dużo słucham teraz i które mają cudowny vibe, szczególnie jak się je puszcza w samochodzie. Jak już kiedyś znam prawko i będę miała swój samochód, to ja wam będę robić takie filmiki codziennie. Zaczniemy od piosenki, która ma zarąbisty beat. Także tak, to jest piosenka. Następna w sumie też ma podobny vibe, taki wiecie, że na głośniku, na maksa. Początek jest super. Mamy też piosenkę, którą kiedyś uwielbiałam, jak byłam młodsza, nawet nie wiem czemu, i zapomniałam o niej i ją znowu znalazłam i miałam takie wow. To się super słucha, jak się jedzie w nocy. Nie wiem, jakoś tak, jak jest tak totalnie ciemno na dworze, no nie? Uwielbiam tą część. Teraz zrobię piosenkę, którą wszyscy znacie, ale jakby jest iconic, więc po prostu uwielbiam się drzeć do tej piosenki, bo jakby znam cały tekst. Nie mogę tego robić na poważnie, ja muszę być w takim moodzie do tej piosenki, no nie? Także tak, Adele trochę smęt, ale sztos smęt. Teraz przejdziemy do sama nie wiem czego. Jakieś dzieci tam idą. Teraz piosenka, którą znalazłam na TikToku przez przypadek i która, jak się potem dowiedziałam, jest śpiewana przez dziewczynę, która ma 17 lat, czyli tyle samo co ja, i jest naprawdę sztos. Teraz Kania, bo oczywiście bez Kani nie jedziemy. Myślę, że musimy tutaj dodać matę, bo ta piosenka jest strasznie urocza, moim zdaniem, więc chyba każdy to zna, albo przynajmniej raz słyszał. Wie to chyba każdy, a ja poradny, mówię się nie dowiedziała, że kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówią wcześniej, jak ona parę sekund się patrzy na nas, więc po całym dniu chodźmy stąd. To mi się tak strasznie kojarzy z Bellingham. Odkryłam tą piosenkę, jak byłam w Stanach i właśnie w Bellinghamie zawsze słuchałam, jak padał deszcz i to był taki cudowny vibe, że Jesus Christ. Okej, lecimy dalej. To jest klasyk. Okej. Okay. Jako, że bateria mi zaraz padnie, nie mam czasu, to puszczę wam jeszcze, nie wiem, za trzy piosenki i zobaczymy, ile zdążę. O, ta piosenka jest dobra. Mimo, że normalnie nie słucham polskich piosenek, nie wiem, ta ma jakoś taki fajny vibe. To jest piosenka Olivii Newton, ale jest naprawdę super, jakby lubię przekaz. I nic nie da, nie leczy jak to. I nic nie da, i nie muszę pamiętać. Góry,
jeżeli chodzi o pianino, bo czasami tak raz na tydzień mam fazę na muzykę klasyczną, to teraz to jest moja ulubiona w tym momencie. Która również mi daje podobny vibe i jakby wprowadza mnie w podobny nastrój. To jest cute, znalazłam ją na TikToku też. Ta też jest bardzo fajna. Ta piosenka też jest naprawdę fajna. Tę piosenkę znalazłam, jak byłam w... Moja kamera padła, także to koniec. Chciałabym jeszcze puścić tyle piosenek, ale no nie zdążyłam. Także możecie dać znać, które piosenki wam się podobały, które na przykład wy też słuchacie. I jeżeli wam się taka seria spodobała, może wam jeszcze kiedyś zrobię, bo ja naprawdę mam, nie wiem, 2000 piosenek na moim Spotify'u, więc mogę wam je wyliczać i podawać bez końca tak naprawdę. Love you guys. See you soon. W sensie jutro w zasadzie.